Cześć, z tej strony Maciej Sroczyński ze Szkoły Szachowej Szachmistrz z Kalisza. Witam Cię na moim kanale. Mam nadzieję, że prezentowana tu wiedza jest dla Ciebie użyteczna. Możesz wspomóc rozwój tego kanału poprzez zakup moich książek szachowych, poprzez wpłatę na Patronite. Jeżeli podobają Ci się moje nagranie, zostaw komentarz, udostępnij to nagranie, subskrybuj kanał. Powodzenia w drodze do szachowego mistrzostwa. Dzień dobry wszystkim, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym nagraniu na moim kanale. Moi drodzy, dzisiaj nie lada gratka dla fanów obrony sycylijskiej, także będzie bardzo ostry wariant Najdorfa. Będzie Radosław Wojtaszek, znakomity polski arcymistrz. Już ostatnio też właśnie z Radkiem było omówione jedno nagranie, w którym właśnie Radosław Wojtaszek pokonał Jana Krzysztofa Dudę. Fantastyczna partia właśnie w tym samym wariancie, w obronie sycylijskiej, w wariancie Najdorfa. I tam wspominałem, że partia Duda Wojtaszek i partia Nisipijana Wojtaszek to tak naprawdę pierwsze 20 ruchów praktycznie takich samych. Radosław Wojtaszek określał partię z Dudą. Koniecznie zobacz sobie to nagranie, zanim zobaczysz właśnie partię dzisiejszą, jako najlepszą w swojej karierze. Moim zdaniem ta, którą zaprezentuję dzisiaj, jest jeszcze lepsza. Liviu Dieter Nisipijanu, zawodnik pochodzący z Rumunii, później zmienił obywatelstwo na niemieckie. Radosław Wojtaszek miał z nim bardzo dobry bilans. Z tego, co patrzyłem na serwisie internetowym, to 3 zwycięstwa Wojtaszka i reszta to były same remisy. Także zanim zobaczysz dzisiejsze nagranie, zobacz sobie koniecznie, kliknij w ikonkę i zobacz partię właśnie Dudy z Wojtaszka, ponieważ tam omawiam pierwsze 20 ruchów, a dzisiaj te 21 ruchów pominę. Partia dzisiaj niesamowicie zakręcona, wspaniałe zwroty akcji i no zresztą sami zobaczcie. Nisipijano kolor biały, Wojtaszek kolor czarny. E4, C5. Radosław Wojtaszek właśnie specjalizuje się w obronie sycylijskiej, w wariancie Najdorfa, jest uznawany za jednego z najlepszych specjalistów na świecie. Skoczek F3, D6, D4, C bije D4, skoczek bije D4, skoczek F6, po skoczku C3, A6, Wojtaszek właśnie stawia obronę sycylijską, wariant Najdorfa. Goniec G5, wariant główny, E6, F4, H6 tutaj Wojtaszek wybrał, goniec H4 zszedł i tutaj Radosław Wojtaszek zdecydował się na ten wariant z wzięciem pionka na polu B2. Hetman D2 wzięcie, wieża B1 wchodzi do gry, hetman A3 i tutaj Nisipijano, podobnie jak Duda, wybiera ten najbardziej pryncypialny wariant, który daje najwięcej możliwości po prostu gry na wygraną białemu kolorowi. D5, D bije E5, F bije E5, G5, wymiana figur w taki nietypowy sposób, goniec E2, hetman A5, już w poprzednim nagraniu mówiłem, że zamykamy oczy, ponieważ ten hetman tyle razy chodził, że no niektóre partie arcymistrzów po prostu są mało logiczne, ale to wszystko się trzyma w wariantach poparte oczywiście analizami komputerowymi. Hetman A5 ze strony Wojtaszka, roszada ze strony Nisipijanu, skoczek D7, król H1, wszystko dokładnie tak idzie jak w późniejszej partii z Dudą. Król H1, hetman G5, nie wymieniamy hetmany, wieża F4 przesłania, po E5 niby widełki, ale skoczek wtedy może wejść na pole D5 i tutaj za chwilę dojdziemy do tego 20 ruchu. Tu oczywiście podkreślam, że celowo jakoś nie zagłębiam się w te posunięcia. Zobacz sobie wcześniejsze omówienie partii Wojtaszek-Duda. E bije na D4, hetman bije D4, w zasadzie Wojtaszek tu jest zmuszony, żeby grać posunięcie król D8, żeby zapobiec groźbie skoczek na C7. I teraz wieża D1 zagrał Nisipijanu, Duda, Jan Krzysztof Duda zagrał w tej pozycji inaczej. Jak zagrał, zobacz sobie właśnie w tym moim wcześniejszym nagraniu. No i teraz przechodzimy do tej partii, która tak naprawdę Radkowi Wojtaszkowi dała w 2011 roku medal Mistrzostw Europy, turniej rozgrywany we Francji, wspaniały turniej Wojtaszka. No i właśnie między innymi ta partia przyczyniła się do tego, że Wojtaszek został wicemistrzem Europy. Myślę, że ta dzisiejsza partia będzie również takim przedsmakiem wielkich emocji, które nas czekają, ponieważ już niedługo pojedynek Magnusa Carlsena z właśnie z Radkiem Wojtaszkiem na turnieju Tata Steel 2021. Także Wojtaszek grać w szachy potrafi, zresztą już Carlsena pokonał. Mamy nadzieję, że zobaczymy coś równie ekscytującego jak to dzisiejszy pojedynek. Co w tej pozycji zagrał po ruchu wieża D1 Wojtaszek? Zagrał posunięcie H3. To też taki bardzo fajny ruch, który też polecam robić
Jeżeli atakuje czy na króla, trzeba oczywiście tutaj działać taką zasadą, że otwieramy wszystkie bramy, wszystkie wrota do króla przeciwnika. Po h3 Nispianów zdecydował się jednak nie bić tego pionka. Po gibie h3, jak zarówno po g3, myślę, że idea jest dokładnie taka sama. Czyli jeżeli tutaj Rumun, Niemiec w zasadzie, wtedy jeszcze był obywatelem Rumunii, czy przepchnie, czy zbije, to idea tutaj Wojtaszka jest podobna, czyli dojść prędzej czy później do posunięcia B5 i postawić gońca na B7, żeby razić tutaj w stronę króla. W partii właśnie po H3 to nie zostało zbite, poszło posunięcie G3. Goniec D6, Wojtaszek wyprowadza figurę, atakuje wieżę. Wieża idzie na e4. Tutaj oczywiście król, to nie wiadomo, gdzie on się będzie czuł bezpiecznie. Czy on będzie na d8 czuł się bezpiecznie, czy na polu e8. Na pewno im mniej będzie figur, które będą patrzeć w stronę króla, tym dla czarnych lepiej. Dlatego decyzja Wojtaszka jak najbardziej logiczna, gra posunięcie, wieża na e8. Tutaj alternatywą w tej pozycji było właśnie posunięcie B5 z planem, o którym mówiłem już wcześniej. Także po wieża e4 nastąpiło ze strony Polaka wieża na e8. Rumun zagrał posunięcie skoczek na B6, tutaj z próbą otwarcia tej pozycji i przede wszystkim zablokowania posunięcia B5. Polak zredukował ciężkie figury, także wieża bije E4 i hetman bije E4. W tej pozycji Radosław Wojtaszek oczywiście nie może grać posunięcia typu wieża B8, z tego względu, że spada mu goniec na polu D6. Także to jest jedna z możliwości w tej pozycji. Nie chciał też Radosław Wojtaszek iść na taki wariant, poskoczek bije na B6. Ja myślę, że tutaj Radosław Wojtaszek miał bardzo dobrze rozpracowany ten wariant, ponieważ w tym trudnym momencie, kiedy ten król jest pod takim dużym obstrzałem, pod takim dużym naciskiem, zdecydował się na oddanie tak naprawdę wieży w narożniku na polu A8. Czyli zostało zagrane posunięcie hetman C5. Tutaj spokojnie moglibyśmy dać w tej sytuacji wykrzyknik. Rumun tą figurę wziął, także skoczek na A8 i teraz no, ta partia naprawdę ma niezwykły przebieg. Popatrzmy teraz sobie na poszczególne figury białych i czarnych. Przede wszystkim bezpieczeństwo króla. Który król tak naprawdę w tej sytuacji jest bezpieczniejszy? Czy ten na polu H1, czy ten na polu D8? Ja myślę, że oba są w ogromnych tarapatach. Białe mają jakość więcej, bo mają wieżę, gońca i skoczka. Czarne z kolei mają dwa gońce i skoczka. Z kolei wiemy, że para gońców to jest coś bardzo dobrego, i gdyby ta para gońców rozegrała się w stronę króla, no to ten król będzie miał ogromne problemy. Z drugiej strony, czy chcemy mieć jakość mniej, ale bardzo dobre gońce, czy chcemy mieć jakość więcej i fatalnego skoczka, który tak naprawdę wszedł i nie może z tego narożnika wyjść. Gdyby organizować konkurs piękności, a raczej brzydoty na najgorszego skoczka na szachownicy świata, to myślę, że skoczek A8 byłby tutaj poważnym kandydatem. Zresztą zobaczcie, jak on będzie sobie tutaj czekał do końca partii praktycznie. Także skoczek A8 jest jakoś więcej, ale inicjatywa po stronie czarnego koloru. Skoczek bije F6, Radosław Wojtaszek kosi pionka z tempem i też jest możliwość wyprowadzenia gońca za chwilę. Hetman D3 poszło ze strony Rumuna, tak było w partii. Jak trudna jest ta pozycja w ogóle dla białego koloru, świadczy chociażby to, że nawet wymieniając hetmanę, czyli na przykład po hetmanie na C4, król idzie na E7, te hetmany schodzą z planszy, nadal ta pozycja króla tutaj jest niepewna, także tutaj już zdecydowanie widzimy, że czarny król bezpieczniejszy, a biały król w opałach. I zobaczcie, jak śmiesznie wygląda kolejny wariant. Po posunięciu goniec na F3 robimy taki ruch, który no, bardzo tutaj przeciwnika dołuje, także posunięcie skoczek G4, no grozi no, paskudne posunięcie skoczek F2. Z kolei jeżeli białe zdecydują się oddać gońca za skoczka, no to te dwa gońce po prostu tutaj rządzą i dzielą. Grozi oczywiście posunięcie goniec F3 z matem, no i grozi zbicie wieży. No i jeżeli wieża się wycofa, zagra takie posunięcie blokujące pole F3, no to okazuje się, że gramy taki ruch do tyłu, który tak naprawdę wygrywa. Goniec D7, no wspaniałe posunięcie. Goniec na D7 z nieuchronnym posunięciem, goniec C6, no i król tutaj w tej sytuacji ugotowany. Można dać jakiegoś pojedynczego szacha, ale zasłonimy się na polu F8. Także po hetman C4 ewentualnie tutaj jeszcze mogłyby białe zamiast posunięcia goniec F3 zagrać taki ruch skoczek C7, ale ten skoczek i tak za daleko stąd nie pójdzie. Skoczek E4.
z groźbą widełek. Jeżeli białe sobie z tych widełek zejdą, no to teraz graj sobie to w takiej pozycji białym kolorem. Wygląda to moim zdaniem bardzo, bardzo podejrzanie. Także skoczek nadal nie może w tej sytuacji wyjść, a myślę, że tutaj dwa gońce się bardzo rozegrają. Także w partii tak nie było. W partii po wzięciu tej wieży ze strony Rumuna było posunięcie skoczek F6 i Rumun zagrał posunięcie hetman D3, oczywiście tutaj z próbą zdobycia tej figury. Radosław Wojtaszek król E7, żeby obronić. Tutaj mój król broni się sam, mówi Radosław Wojtaszek, także zobaczycie, że ten król tak naprawdę nie potrzebował zrobić roszady w tej partii. Goniec F3. I tutaj pojawiło nam się troszeczkę strzałek i tak, no wydaje się, że ta przekątna została tutaj opanowana. Musi być opanowana, tak? No bo skoro hetman uderza po ciemnych polach, no to ktoś musi tutaj białym kolorem przykryć białe pole. No i jest to goniec. I faktycznie goniec jest opoką tej pozycji, ponieważ broni króla, patrzy w stronę skoczka, no bo ten biedak tutaj, ten skoczek A8, ta najbrzydsza figura świata, no nie może stąd po prostu wyjść. Ani tu, ani tu. Także to jest jedyna jego szansa. Ten goniec F3 jest jedyną szansą skoczka A8, żeby po prostu stąd wyjść. I teraz posunięcie, które mógłbym określić najbardziej bezczelnym posunięciem świata, to Radosław Wojtaszek, który ma króla w centrum, którego figury tak naprawdę no, nie wszystkie powychodziły, tak? Goniec na C8 przykładowo nie wyszedł. To Radosław Wojtaszek robi sobie teraz takie posunięcia, zaczyna atakować po prostu w stronę białego króla. Posunięcie H5. Naprawdę, no niezwykła pozycja, H5, tak po prostu zaczynamy sobie tutaj atakować w stronę białego króla, mimo że jesteśmy bez jakości i z takim królem na środku planszy. Hetman E2 ze strony Rumuna, goniec E6, zasłaniamy się i Radosław Wojtaszek nie boi się oddać tutaj tego pionka na B7, no bo musi mieć grającą figurę. Strata tego pionka nie jest wielką tutaj ujmą dla tej pozycji. Po gońcu na B7 po raz kolejny no, nam tutaj się pokazuje ten skoczek A8, który nie ma tak naprawdę ruchów. Czarne grają teraz posunięcie skoczek G4 z prostą groźbą. Czyli białe opanowały przekątną, ratują się na tej przekątnej. Po skoczku G4 nastąpiło posunięcie wieża F1, żeby właśnie do tych widełek nie dopuścić. No i znowu Radosław Wojtaszek nie robi sobie nic z tego. Gra bez jakości, ale widzi, że po prostu ten skoczek jest, ale tak jakby go nie było. Kolejne bezczelne posunięcie, czyli H4. Po prostu podciągnął sobie pionka, który wydawał się tak mało znaczący. Zobaczcie, ten pionek na H6. No, no co on tutaj robi? No tak naprawdę nic nie robi w tej sytuacji, a nagle ten pionek staje się takim wytrychem tej pozycji. Otwieramy poprzez H4 i po gibi H4 no skoczek z gońcem mogą na przykład już tutaj podziałać na punkcie H2. Goniec cały czas jest taką najważniejszą broniącą figurą w tej pozycji, ale zwróćmy też uwagę na inne elementy. Przede wszystkim hetman raczej musi stać tak, żeby albo nie dopuszczać, czyli robić związanie, albo tak jak zobaczycie, hetman sobie pójdzie na E4, żeby wspomagać tego gońca. Wieża z kolei musi uważać, żeby tutaj jakieś widełki nie weszły na polu F2. No skoczek jak nie robił nic, tak nie robi, no i król H1 jest po prostu w tej sytuacji odcięty. Także czarne figury powoli tego króla się zbliżają. Widzimy ewidentny progres i możemy teraz jasno określić, że to czarny król jest lepiej broniony, a biały król no cały czas jest w ogromnych tarapatach. Radosław Wojtaszek zagrał w tej pozycji posunięcie skoczek H2 i to według silnika nie była najlepsza opcja. Najlepszą opcją było goniec E5, żeby nie dopuścić do związania, a jednocześnie może jakiś goniec D5 w tej pozycji zagrać. I gdyby białe zagrały jakieś posunięcie A4, to możemy teraz sobie skonsumować pionka na polu H2. Także po gibi H4 nastąpiło właśnie skoczek bije na H2 i tu z kolei Nisypiano się nie popisał. Zagrał w partii wieża G1. A po skoczku H2 lepszym ruchem, który dawał jakieś tam nadzieje na ratunek, było posunięcie wieża A1 na związanie. Taki typowy komputerowy ruch. Dlaczego? Z tego względu, że jeżeli na przykład ten skoczek chciałby stąd wrócić i ponownie atakować na F2, to po skoczek na G4 jest po prostu zbicie z wykorzystaniem związania. Tu jest też drugi wariant. Jeżeli po wieży E1 goniec pójdzie na G3, z atakiem na wieżę, to białe mogą sobie zagrać takie kontrujące posunięcie hetman E3. Po prostu z atakiem na hetmana i z atakiem na gońca. Hetmany raczej nie chcą się w tej pozycji, czarny hetman nie chce się wymieniać i po posunięciu hetman B4, czyli będzie bicia, bicia, bicia i po hetman
A8 obie strony skonsumowały po dwie figury, ale z uwagi na to, że już nie ma gróźb matowych, no to białe wyszły z całej opresji. Także w partii wieża G1 lepsze było wieża E1 i tu jeszcze jest jeden wariant. Po wieży E1 opcją było zagranie posunięcia król na F8. Tutaj pokazuje, że król Radosława Łyteczka broni się sam. Z kolei bardzo trudnym do znalezienia, ale dającym szansę na ratunek było tym razem dla Rumuna posunięcie hetman E3. Jeżeli hetman na B4 ze strony Polaka, to wówczas hetman H6 wchodzi do obozu i po król E7 z kolei jest rozbrojenie tej pozycji ruchem wieża na E6. Także po FE6 i tutaj jakimś w ogóle kuriozum, bo zawodnik z Rumunii łapie w tej sytuacji wiecznego szacha. Szach. Tutaj jest taka ścianka zbudowana, po prostu Radek Wojtaszek tutaj nie będzie mógł wyjść. Później znowu szach i okazuje się, że ten wieczny szach jest po polach tutaj, tutaj i tutaj. Także naprawdę niezwykła pozycja. Oczywiście pamiętajmy, że czarne mogą w sumie na tego wiecznego szacha nie iść, ale to też, jeżeli na przykład goniec przestanie bronić skoczka, no to w każdej chwili ten skoczek może zostać zbity. Dobrze, no to teraz przechodzimy do meritum. Po skoczek bije H2, który było w partii, zostało zagrane wieża na G1. I zobaczcie teraz, jak Radosław Wojtaszek rozprawia się ze swoim przeciwnikiem. Król F8 po to, żeby mieć możliwość uruchomienia gońca. W partii zostało zagrane posunięcie wieża na G5. Radosław Wojtaszek gra teraz hetman B4. Skoro nie udało się dopaść króla ze sukosa, no to próbuje dopaść z linii numer 1. Hetman E4. Hetman oczywiście tutaj po ruchu hetman B4 nie tylko grozi to, ale grozi jeszcze zbicie gońca na... Po hetman E4 Radosław Wojtaszek szachuje na polu B1 i po wieża G1 kolejny ruch, po którym po prostu kopara mi opadła, skoczek F1. No niezwykłe posunięcie, naprawdę tutaj zuchwałość gry Polaka naprawdę poraża, ale to wszystko z pewnością było poparte świetnym liczeniem wariantów. Skoczek idzie na związanie, sam z siebie skoczek idzie na związanie i tak naprawdę nic tutaj nie można zrobić. Skoczek przede wszystkim z pola F1, on grozi wejściem na pole G3, to jest główna idea Radka Wojtaszka, także wspaniałe wejście na pierwszą linię i następnie właśnie przerzucenie tego skoczka na lepsze pole. Także na polu H2 nic nie robił, a na polu F1 ma po prostu wejście na pole G3. No i w zasadzie Rumun w tej sytuacji jest bezbronny. W partii poszło hetman C6. Prześledźmy teraz, co by było w innych wariantach. Gdyby na przykład w tej sytuacji Rumun zagrał posunięcie H5, tutaj z jakąś próbą dojścia do promocji, no to jest skoczek G3, po król H2, szach, od strony wieży i jeżeli król sobie wróci, no to mamy taki piękną figurę geometryczną, którą zrobił skoczek, czyli skoczek sobie poszedł tu, później poszedł tu, później poszedł tu, później zamatował na polu F2. Także ładnie. Po skoczku F1 mogło też pójść na przykład posunięcie hetman D3. Po to, żeby bronić tego pionka i żeby nie było widełek na polu G3. No ale jeżeli hetman w tej sytuacji bronił, no to idąc na pole D3, no to już tego gońca nie broni, dlatego wygrywa posunięcie hetman B7. Po posunięciu skoczek F1 można też rozpatrywać taki wariant. Hetman idzie na F3, czyli najbardziej optymalnym polem obronnym dla białego hetmana jest pole E4, ponieważ broni pionka i broni jednocześnie gońca. Jeżeli teraz pójdzie sobie hetman na F3, to wygrywa to posunięcie, hetman C2, ponieważ jeżeli się nie uda po skosie, jeżeli nie uda się na jedynce, to okazuje się, że Radek Wojtaszek znajduje matowanie po linii numer 2. Także wspaniałe wejście na pole H2. Można oczywiście tam jeszcze przedłużać grę, wieża G2, bierzemy wieżę i po tym ruchu jakiś szaszek, no i widzimy, że czarne mają 3 lekkie, a białe 2 lekkie, no i tego fatalnego skoczka, któremu tutaj z pewnością bić brawo nie będziemy. No i jeszcze ostatni wariant, po skoczku F1 oczywiście, no nie można, tak wkurzający jest ten skoczek, ale i tak go nie można zbić, no bo jeżeli go zbijemy, no to będzie mat na polu F1. Także dwa wykrzykniki dałbym tutaj posunięciu skoczek F1. W partii poszło posunięcie hetman na C6 i coś, co było też takie bardzo, bardzo subtelne. Tutaj Radosław Wojtaszek wygrywał jeszcze wcześniej, ale zrobił na razie skoczek G3, król H2, pozycja wróciła do tego samego momentu, skoczek F1 wróciła i teraz Radosław Wojtaszek zagrał takie kolejne wykrzyknikowe posunięcie, które też zwala z nóg, hetman na D1.
Także no plan był naprawdę no niezwykły, tak? Hetman poszedł sobie na pole B4, żeby pójść na pole B1, żeby obejść pionka z tej strony, żeby wskoczyć na linię numer 2. Czy idąc na D1 mamy szansę wyjść na to i na to? Czy my wyjdziemy tu, tu, czy tu, nie ma to znaczenia. Chcemy po prostu finalnie dać mata na drugiej linii. Także po tym, po hetman D1, tutaj chyba złożył broń, albo było to po kolejnym ruchu. Także po hetman D1, hetman F3, hetman D2 i po prostu nie ma jak w tej sytuacji zabrać no, albo mata, albo nie można po prostu uniknąć w tej sytuacji strat materialnych. Także fantastyczna partia i co oznacza piękne przygotowanie, takie bardzo solidne, dokładne przygotowania debiutowe. Radosław Wojtaszek pokazał to w niezwykły, niezwykły sposób. Także ogromne gratulacje za tą partię. Pamiętam, że widziałem już ją znacznie wcześniej, wywarła na mnie ogromne wrażenie i życzymy Radkowi, bo wiemy, że jest niezwykle pracowitym zawodnikiem, żeby no, miał jak najwięcej takich partii w swojej karierze, a kolejna, miejmy nadzieję, że się Radek odbuduje i no, złapie punkty właśnie na Magnusie Carlsenie. Radku, potrafisz i trzymamy za Ciebie kciuki. Życzę wszystkim powodzenia w drodze do szachowego mistrzostwa. Dajcie znać, co sądzicie o tej partii. Oczywiście łapka w górę byłaby mile widziana, subskrybujcie kanał i trzymajcie się, do zobaczenia, do kolejnego nagrania.